Dzień dobry, witam na kanale E-Przepisy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na surówkę kopenhaską z sałaty lodowej, marchewki i ogórków konserwowych. Jest lekka, zdrowa i bardzo smaczna. Idealnie pasuje do wszelkiego rodzaju mięs, a można ją również podać jako samodzielny posiłek. Zapraszam! Do przygotowania surówki będziemy potrzebować sałatę lodową, dwie marchewki, cebulę, cztery ogórki konserwowe, pęczek szczypiorku, pęczek natki pietruszki, cztery łyżki jogurtu greckiego, łyżeczkę musztardy, sól, pieprz oraz czosnek granulowany. Jeśli mamy plastikowy nóż do sałaty, to siekamy ją drobno. W innym wypadku sałatę rwiemy na małe kawałki. Nie kroimy jej nożem metalowym, gdyż może ściemnieć. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Natkę pietruszki siekamy. Szczypiorek również drobno siekamy. Marchew obieramy i ścieramy na tarce o średnich oczkach. Na tej samej tarce ścieramy również ogórki. Do warzyw dodajemy przyprawy, musztardę oraz jogurt. Całość mieszamy dokładnie. Surówkę najlepiej odstawić do lodówki na przynajmniej godzinę. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi przepisami, zapraszam do subskrypcji kanału.